Tadeusz, jak widać, świetnie się czujesz w środowisku, w którym się aktualnie teraz znajdujemy, ale nie mogę cię nie spytać, czym ty chciałbyś się zajmować, albo czym byś się zajmował, gdyby nie zapasy? Czym chciałbym się zajmować? No, na pewno, gdy nie zapasy, przyjdzie ten czas w końcu, no to na pewno dalej też będę w wojsku, jako jestem żołnierzem Wojska Polskiego, no też będę chciał zostać. A drugie, no to nie wiem, coś bardzo ciągnie mnie na wieś, więc może gdzieś tam właśnie, sprawy wiejskie. Właśnie dlatego pytałem, no bo porozmawiamy też o historii twojej rodziny, która jest fascynująca. Czy ty wyobrażasz sobie siebie mieszkającego w mieście, czy to zupełnie twoje klimaty? Ty wolisz tą właśnie magię natury, wyjść i nawet potrenować sobie na świeżym, wiejskim powietrzu i po prostu tam ci ciągnie? To jest tak, że jestem w tak komfortowej sytuacji, że potrafię i w mieście się odnaleźć i na wsi, więc tu i tu mógłbym mieszkać, ale bardziej ciągnie mnie w takie tereny właśnie typu wiejskie, więc... Widziałem na twoich mediach społecznościowych, na których jesteś bardzo, bardzo aktywny i to się ceni, że na przykład po ziemniaki to do sklepu nie chodzisz. Nie, po ziemniaczki póki co by ojciec nie wykopał, to mam 200 metrów, więc i to nie do sklepu, tylko na pole ojca. No ale widziałem właśnie, że i ziemniaki i, a przepraszam, jesteśmy w Poznaniu, pyry, nie ziemniaki. Tak, ale u nas to się mówi tam na wsi pyry, też mówią pyry, więc... Dokładnie. Po ziemniaki, po z tego co widziałem chyba buraki również. Tak. Gospodarka jest duża? Gospodarkę tam ojciec ma z 25 hektarów wszystkiego razem tam jest, więc jak patrząc, to no, ludzie mówią duża, no ale obok wujek ma 200 ponad, więc to jest taka średnia gospodareczka mała. No średnia gospodareczka, do której widziałem, że wystarcza jeden wysłużony traktorek, taki, na którym ostatnio też zasiadłeś. Ten traktor to jest chyba starszy od nas dwóch razem wziętych tutaj. To jest stary Ursus, który i będzie jeszcze, myślę, jeździł długo, długo. No to ulubione zajęcie właśnie z tego życia wiejskiego to jest, no bo cały czas się odwołuję do tych twoich mediów społecznościowych, gdzie widziałem, że no, robisz praktycznie wszystko, ale co jest twoim ulubioną czynnością, jeśli chodzi o pracę na roli? No. Właśnie największą przyjemność, i to chyba od dziecka mam wyuczone, że daje mi fizyczna praca. Jak ja się zmęczę fizycznie, co by to nie było, czy rąbanie drzewa, czy tam robienie przy zwierzętach, tam gdzie się bardzo spocę, czy jak jest na treningu i tak po czasie zauważam, że to mi daje później taką satysfakcję, jak ja się fizycznie po prostu zmęczę na tej wsi, nie? No i to jest chyba takim moim tam najbardziej ulubionym. Fizyczna, ciężka praca. Czyli cokolwiek bez żadnego specjalnego określenia, tylko żeby się po prostu wycharatać. Tak, nie myślę, tylko łapiesz tam, nie wiem, dajmy się kierkę, czy tam te jakieś widełki i no i jedziesz, nie? No i robisz. Miałeś też na swoich mediach taki fajny filmik, kiedy twoi rodzice obydwoje zawieszają i twojej siostry medale na szyi. I pytasz ich o reakcję. Obydwoje najpierw stwierdzili na początku, że przede wszystkim są bardzo ciężkie. Tak, tak. Ale to ja cię zapytam może przewrotnie a propos tej ciężkiej pracy, ale już tutaj na macie. Ile ciężkiej pracy kosztowało to wywalczenie twojego medalu, czyli tego brązu olimpijskiego w Tokio? No jakbym tak dokładnie tutaj miał z tobą rozmawiać, to byśmy siedzieli do rana. No ale to wszystko zaczęło się już od najmłodszych lat, gdzie w domu mieliśmy jakieś takie zasady, obowiązki, to też jakby charakter mój cały czas budowało. No i to tam się, myślę, zaczęła ta droga. No a później w zapasach to już w ogóle później jakby zacząłem trenować zawodowo, już dorosłym stałem się takim mężczyzną. No to z 10-15 lat takiej ciężkiej pracy systematycznej, dzień w dzień, odmawianie sobie nawet wyjazdu, znaczy jechałem na zawody zamiast na wesele siostry, wesele brata. I to wszystko, myślę, później zaowocowało, nie? Mhm. Wraz z siostrą, z tego co kojarzę, jesteście drugim rodzeństwem w Polsce, które może się poszczycić obydwoje medalami z zapasów. No pierwsze to są bliźniacy, bracia Lipień. Tak. No to powiedz mi, bo z tego co czytałem, to jednak nie siostra, która jest do ciebie 11 lat starsza, chyba wzięła cię pierwszy raz na trening, tak? Nie, siostra nie, no bo to było tak, że ona już była w Wałbrzychu, trenowała. Jak ja zaczynałem trenować, to zabrał mnie mój starszy brat. A siostra była już w Wałbrzychu, tam już, no ona już tam praktycznie zaczynała walczyć o te tam najwyższe trofea, no bo była trochę starsza. Mhm. Więc brat tutaj mnie zaprowadził,
A siostra później podtrzymywała, no bo była jakby moją taką motywacją. Bo... A ilu z waszego rodzeństwa trenuje zapasy albo jakikolwiek inny sport? Bo przypomnijmy, że jest was dziewiątka, więc no, to jest taka liczna rodzinka. Znaczy trenuje, dużo trenowało zapasy. Najstarszy brat trenował karate w Cielu, bo było kiedyś karate przez jakiś czas. A tak to no, praktycznie wszyscy bracia trenowali, tylko gdzieś tam potrenowali chwilę i im to może nie... No nie przypasowało tam. No nie każdy w tym widział przyszłość. No bo nie każdy może być sportowcem. No i tak wybrali inne drogi. No i tam, ale praktycznie całe rodzeństwo trenowało chyba zapasy. Nie pamiętam, żeby ktoś nie trenował od nas z rodzeństwa. Chociaż nie, przepraszam, najmłodszy brat, bo nie mógł trenować, no to nie trenował. Nie? Mhm. Jak wszyscy trenowali, zdarzały się takie wewnątrzrodzinne sparingi. Oczywiście nie mówię na serio, że tam się o coś pobiliście. Znaczy, tylko... Było i na serio. Było i na serio? No tyle rodzeństwa, to my podamy, to tam i na serio czasami coś, jak to brat z bratem. No było, no nas dziewięciu było, no to mówię, dwójka dzieci jest i się ze sobą szarpią, biją. Mhm. No, więc myślę, że tam że z każdym praktycznie nie miałem jakiegoś zatarcia, ale z większością. A powiedz mi jeszcze, dlaczego w rodzinie Michalików, skąd to zamiłowanie do zapasów? No bo jesteśmy, aktualnie znajdujemy się w Poznaniu. Wy jesteście, można powiedzieć, spod Poznania. No. I dlaczego na przykład nie piłka nożna, tylko taki sport, który wydaje się w skali kraju dość niszowy? No wiesz, w Cielu to 2000 mieszkańców z groszem i tam nie było jak tutaj w Poznaniu, że dzieci mogą sobie wybrać, że pójdą na pływanie, na lekką atletykę, inne sporty, tam tylko były zapasy w Cielu. No więc to poszło jakby z góry. Aha, czyli tak z przymusu, bo nie było niczego innego? No niczego innego nie było, no tam tylko były zapasy i to jeszcze nie zawsze, bo kiedyś tam było tak, że klub upadał, bo nie było pieniędzy, więc jaka trafiłem w takim czasie, gdzie ten klub się utrzymywał. Tam jakąś przerwę mieliśmy rok, gdzie nie było, właśnie klub się zamknął z powodu braku kiedyś pieniędzy tam. No, ale tylko zapasy się robiły. Mhm. No i od zapasów z upadającego, jak mówisz, klubu w Cielu do medalu olimpijskiego w Tokio. To był twój turniej życia, tak jak teraz patrzysz z perspektywy już tych prawie 2 lat? Tak, teraz już na spokojnie. To mogę ci powiedzieć, że to były 2 dni, jak to się mówi, 2 dni, dzień konia, to ja miałem takie 2 dni, bo to... Jeden dzień to jeszcze zrozumiem, ale ja 2 dni to utrzymałem, więc teraz na spokojnie mogę ci powiedzieć, że to była moja najlepsza forma i chciałbym jeszcze raz jakby dojść do takiego szczytu tej pewności siebie, przygotowania, gdzie właśnie miałem tą formę co w Tokio, nie? To było coś, gdzie wyskoczyłem ponad jakby jakieś tam w ogóle granice, które sobie dałem, nie? Mhm. Mówisz o 2 dniach konia, no bo właśnie, wszyscy najlepiej pamiętają twoją walkę z Węgrem, już tak. Tam medalową, ale... 10-0, było 9-0, ale challenge i bodajże chyba 1 punkt. No ale przecież jeszcze walka z Amerykaninem, Hancockiem. Którą walkę ty najlepiej wspominasz z tego turnieju? No wiadomo, że ta o medal, to już jak wygrałem, to wiem, że zdobyłem medal, to tam emocje w ogóle ten. Ale ta z Amerykaninem, to myślę, że tam emocje nie były dużo mniejsze, bo gdy z nim wygrałem, to już wiedziałem, że walczę o medal, no bo już walczyłem, bo wiem się do finału. W tej wymarzonej strefie. A dwa, ta walka była dużo bardziej skomplikowana i dużo bardziej jakby oglądał widzy, no cięższa, bo tam 6 minut trwało i było tam 4-3 i ta walka mogła się w ostatniej sekundzie nawet zmienić wynik dla Amerykanina, więc no i emocjami porównywalnie, tylko tam, że już jak zdobyłem medal, no to wiadomo, że już te emocje inne, no bo już wiesz, że koniec zawodu, że masz medal, a tu z Amerykaninem wygrałem i emocje były mega, no ale wiedziałem, że muszę dalej walczyć, nie? No. A czułeś, że ten medal jest dużą niespodzianką, bo on tak został odebrany, że Tadeusz Michalik to był raczej stawiany w pozycji takiego underdoga, można powiedzieć, a nie faworyta do okrążków. Na pewno dla wielu kibiców czy zapasów, no bo zapasy w ogóle się znają, to był, myślę, że mega, mega taką niespodzianką czy czymś niemożliwym. A ja teraz sobie tak siedzę, pomyślę, to właśnie ja byłem tam tak pewny siebie i tak pewny swojego, że jak sobie teraz pomyślę, co tam wtedy ja miałem w głowie, nie? To jak zrobiłem ten medal, to nie miałem takiego przez chwilę, że to dla mnie było coś, co nieosiągalne. Nie wiem, czy przez to, że ja tak się tam nastawiłem i z takim nastawieniem pojechałem. Na ile w tym wszystkim, w tym takim podejściu psychicznym do Tokio,
mogło ci pomóc to, co się zdarzyło wcześniej, czyli ten zabieg ablacji, jeżeli dobrze kojarzę nazwę, bo przypomnijmy, że ty jesteś sportowcem, który zmaga się z arytmią serca, tak? A czy już teraz nie, już teraz jakby to wszystko, no już ile minęło czasu, już jestem... Bo to jest fajne, że mogłem to wyleczyć, w sensie wyleczyć. Ale ostatni zabieg też miałeś w 2023, w tym roku, nie? Tak, nie, w trzecim nie, to było drugim. Drugim, ale nie doszło, bo tam wyszło, że wszystko dobrze, że nie trzeba tego robić, więc fajnie, że to można było po prostu pójść do szpitala i zrobili i się wychodzi zdrowe. Ale właśnie tak pytam o ten zabieg, bo ty mówiłeś, że chyba 3 razy się na niego udawałeś i ten pierwszy raz był właśnie przed Tokio, gdzie ten stres był. No był, no bo to też coś nowego, nagle się dowiadujesz o różnych rzeczach, że coś się dzieje, tu igrzyska i jeszcze inny problem, więc wszystko jakby schodzi na drugi tam tor i ten. No było tak, że trzeba było, jak to się mówi, podnieść się nie z ziemi, a nawet gdzieś tam wkopany byłem głębiej, żeby wrócić, nie, na ten swój tor, więc to było ciężkie. Jeżeli dowiadujesz się o takim czymś, no to co jest łatwiejsze? Czy jakby utrzymanie się w takim stanie psychicznym, że cały czas możesz rywalizować, czy jednak po takiej kontuzji powrót taki czysto fizyczny? No bo tutaj też przecież czekały cię małe przerwy. Po takim powrocie i ta kondycja, to wszystko moje było, bo też nie trenowałem. Jak wróciłem, to... No, na treningu wiesz, ciężko mi się trenowało, no bo mocne walki jakieś to nie mogłem wytrzymać. Na zawody jechałem, to też tam, czy nawet przed igrzyskami samymi gdzieś tam, mieliśmy już Mistrzostwa Europy. Z Finem walczyłem i tam wygrywałem walkę, ale później mnie odcięło, w ogóle stać nie mogłem. Nie? Dla mnie to było takie ciężkie, bo z tyłu głowy zawsze było, że kurde, że jestem słaby, że, no, że nie mogę wrócić, że nie daję rady wytrzymać walki. No ale widzisz, no tam nie, jakby nie poddawałem się i robiłem cały czas swoje, mówiłem, że ten czas przyjdzie, gdzie będzie dobrze. No i tak się stało. Trudno mi nie zadać takiego pytania, które być może każdy laik sobie też zadaje. Zapasy, styl wolny, styl klasyczny. Ty jesteś w stylu klasycznym. Tak. Powiedz mi, czym to się różni? No, najprościej powiedzieć, styl wolny, no, sama nazwa mówi wszystko wolno, styl wolny, tak mi się wydaje. No, my nie możemy łapać za nogi, faulować noga o nogę, a w stylu wolnym może wszystko, nogę podhaczyć, ręką za nogę, no i my tylko mamy, że od pasa w górę możemy łapać. Czyli tak możemy uprościć, że styl wolny również możesz tam wykonywać jakieś dolne partie ciała, tak? Tak, wszystko, w nogi wjechać, złapać rękoma. A w klasycznym od pasa w górę tylko możemy łapać, no i praktycznie no, tyle, tym się to różni. Troszkę rozmawialiśmy jeszcze przed wywiadem na temat tego, jak obecnie się przygotowujesz. Mówiłeś, że wieczorem będziesz miał tutaj trening, wcześniej jeszcze zaliczysz siłownię. No właśnie, jak wygląda taki typowy dzień treningowy Tadeusza Michalika, kiedy na przykład nie jest na zgrupowaniu, tylko jest tutaj na miejscu? To też właśnie jest tak, że... Raz jeden dzień sobie zrobię 2 treningi, to zależy jak się czuję, jaki mam nastrój. Ja nieraz mam tak, że mi się nie chce i do żony mówię, nie idę dzisiaj na trening, siedzę w domu. No i to, takie są u mnie nie jest tak, w sensie trenuję systematycznie, ale te treningi sobie zawsze tak w tydzień układam, żeby ten plan zrobić, ale mówię, ułożę sobie w jeden dzień 2 zrobię, na drugi dzień 1, później w ogóle, więc to tak jest w kratkę, więc ciężko, nie ma tak systematyczności, jeśli chodzi tak na obozie, że 2 robię, 2, 2, 2, tylko w domu bardziej tak trenuję, żeby to podtrzymać i... Ale też domyślam się, że chodzi też o to, żeby po prostu też nie zamęczyć głowy, tak, nie? Tak, głowy nie zamęczyć, no, a 2, no to treningi w domu to są bardziej takie właśnie między tymi obozami, żeby utrzymać tą jakby formę, ale nie przeciążać za bardzo, nie? Mówiłeś troszkę o treningach, ale powiedzmy też a propos tego utrzymania formy głowy. No. Czy ty korzystasz z jakiejś pomocy psychologa przed zawodami, po zawodach, czy na razie nie jest ci to potrzebne? Jak to wygląda? Korzystam i to już od 17 albo 16 roku. Już z jednym cały czas współpracuję, z Mikołajem Koterskim.
I, no i jak najbardziej, tyle lat już korzystam i teraz nie mam tego jakieś, że spotykamy się często, ale gdzieś tam się spotkamy, porozmawiamy, chyba że czuję potrzebę, gdzieś to zadzwonię wtedy, czy się spotkamy na kawę, pogadamy, czy przez telefon. Więc do dzisiaj to jakby jest utrzymywane. Pamiętam przed igrzyskami do Tokio, jak wylatywałem się z nim, spotkałem tam dzień przed. I tam na koniec zadał mi pytanie właśnie, po co tam jedziesz? No, a ja tak stoję i mówię do niego, że jadę dać siebie wszystko. Mówię, z czym przyjadę, mnie to nie obchodzi. Mówię, jadę dać siebie wszystko. I tym zdaniem byśmy się rozjechali. No właśnie, to jest też zdanie o tyle fajne, że jak wnioskuję, ty chyba nie jesteś takim typem sportowca, który celuje w konkretne miejsce. No, tylko po prostu, nie. Co, jak wiesz, że ty dałeś z siebie 100%, niezależnie od osiągniętego wyniku, to jesteś nie po prostu zadowolony. Nie mam do siebie pretensji, no bo... No dałem się wszystko, no, był lepszy w ten dzień, dajmy, wygrał ze mną. No i nie mam do siebie żadnych pretensji. Jakbym nie dał się wszystko, przyjechał bez medalu, no, to wtedy bym wiedział, że są zapasy. No więc takim nastawieniem wyjechałem, tak powiedziałem, do mojego psychologa i no i tak wypaliło. No to jedna impreza mniej przyjemna, tak się domyślam, dla ciebie. Poprawnie, jeśli się mylę, Mistrzostwa Europy ubiegłoroczne. Gdzie skończyłeś na 19 miejscu, tak? To wtedy było też... po igrzyskach, tak? Tak, po igrzyskach. I wtedy też tak mogłeś powiedzieć, że dałeś z siebie wszystko, czy jednak tam czegoś zabrakło? Bo tam odpadłeś chyba w pierwszej walce. Nie, to było przed igrzyskami. Przed igrzyskami, to tak? Z Finem chyba kojarzy, bo po igrzyskach ja nie walczyłem na Europie, na świata walczyłem. I tam chyba odpadłeś w pierwszej, nie? Tak, no w pierwszej. No to właśnie. No właśnie, to wynik do świata chodzi, to właśnie tam... Tam właśnie już bym nie powiedział, że dałem siebie wszystko. Coś tam nie zagrało. Pamiętam, że tam się akcję rzuciłem, a później się okazało, że przez nogę punkty wycofali. No i tam przy 1-1 praktycznie przegrałem, no ale tam na 19 miejscu chyba też skończyłem zawody. Ale tam mi się wydaje właśnie tak, że tego wszystkiego chyba z siebie jednak nie dałem. Ale to też może być chyba fajna nauczka, że niezależnie czy jest medalista olimpijski, nikt mu się nie będzie kłaniał w pas na macie. Wiesz jak to jest, medalistą, gdy medal zdobywałem, to był 2021 rok, a dzisiaj to tak jak zawsze niektórzy koledzy mówią, o, on jest mistrzem olimpijskim. Jak ma z kimś walczyć, nie? I już tam gdzieś w głowie jakaś, nie będę mówił brzydko, ale już jakiś tam lęk jest, a ja zawsze do niego mówię, ale pamiętaj, że on tym mistrzem olimpijskim był rok temu, a dzisiaj on może formę mieć całkiem inną, możesz wyjść do niego i go zmielić, no bo taka prawda jest, nie? Mistrzem olimpijskim się nie jest całe życie, no tej formy się nie utrzymuje całe życie, nie? Znajdujemy się w wyjątkowym miejscu. W klubie KS Sobieski, w którym, jak widzę, macie bardzo dobre warunki. Tak. No może opowiedz więcej o tym miejscu, bo ono jest też trochę Tobie poświęcone i trochę też chyba dzięki Tobie się rozwija, tak? Znaczy no, na pewno medal olimpijski, jak to się mówi, to później gdzieś tam na cały kraj to idzie i ten klub gdzieś tam jest rozpoznawalny. Ale też mamy tutaj dużo młodzieży, która tam też jakby rozwija ten klub. No dzieciaków tu mamy mnóstwo, niektórzy widać, że będzie z nich, jak to się mówi, później z tej mąki będzie dobry chleb tutaj. Tak. No. Więc no, mój medal na pewno dużo tu pomógł, ale no tutaj w ogóle wszystko fajnie działa, jeśli chodzi o trenerów, o młodych zawodników. To wszystko fajnie jest prowadzone, robione, no i później też... To są efekty, wyniki tego tutaj. Nie? Ktoś tutaj na nas patrzy z tej Ta, sali. On tu siedzi i patrzy. Dominik właśnie. Sikora, data 91 do 2020. Mój rocznik. No. Mój również. No i twój właśnie, no, nasz rocznik. No to opowiedz więcej, bo podobno zadedykowałeś mu ten medal. No, tak to było właśnie, więc no, dla niego tam ogólnie to było tak, że właśnie najbardziej chyba to właśnie on zmotywował mnie do tego, gdzie jak pojechałem i miałem te, jak to mówię, 2 dni konia przygotowania fizycznego, żeby byłem taki mocny, ale te mentalne, ta głowa, to wszystko, to chyba myślę, że tutaj też jakby przyłożył swoją cegiełkę, on tam dużą i no dał mi to właśnie taką pewność siebie, że no nie wiem, no, takie wrażenie miałem, jakby wiesz, jak ja bym walczył, ktoś mnie jeszcze z tyłu pchał, nie? No. żeby była taka moc, że mówię, to musiało być jakieś podwójne połączenie sił.
Motywacja musiała być potrzebna, no bo mógłbym cię określić troszkę jako takiego Mike'a Tysona zapasów. No, nie jesteś jak na swoją kategorię, a przypomnijmy, to jest 97 kg, nie jesteś wysokim zapaśnikiem, masz 1,78 m, 1,79 m, różnie to podają wzrostu. No właśnie, trudno się było odnaleźć w tej cięższej kategorii, bo ty walczyłeś wcześniej do 87, tak? Tak, tak. Znaczy, no bałem się tego, bo nie wiedziałem właśnie, czy się zderzę ze ścianą, czy po mnie przebiegną, no bo to jednak oni powyżej 100 paru kilo mają, bo zbijają tą wagę, a ja miałem te, na igrzyskach miałem dokładnie, jak się ważyłem na drugi dzień, 92 z groszem, no to zobacz, a oni jak już po wadze najedli się, napili, to mieli ze 100 kilo. No, więc to mówię też właśnie wracając do tego, że musiałem mieć jakąś pomoc z tyłu, gdzie ktoś mi pomagał, no bo ja miałem 8 kilo różnicy, no to... 8 kilo mięśnia, no, a nie tłuszczu. Tak, mięśnia, nie tłuszczu, więc i tak, no mówię, czy jestem Amerykaninem, jak widziałeś, walczyłem, przecież on był ode mnie większy, jak w ogóle jak 20 kilo większy chłop, nie? A gdzieś tam tą siłą właśnie nie czułem tej różnicy fizycznie, tylko że mogło mi szybciej zdrowie uciekać, bo musiałem bardziej się siłować z nimi niż oni ze mną, no bo ja byłem mniejszy. Nie? No ale jak było widać, nie było widać po tym, jak ludzie oglądali, żeby mi brakowało tej masy. Nie? A nie brakło, może jak nawet brakło masy, to nie brakło dynamiki z drugiej strony. Tak, a dwa, też kiedyś mówiłem, że mogło mi brakować wagi, ale serca do walki nie brakowało, więc to się liczyło, myślę, też najbardziej. A jak zapasy jako ogólnie jako sport prezentują się pod względem takiego finansów czy zaplecza w skali kraju? Bo ty to możesz ocenić, no też z niejednego pieca chleb jadłeś, w sensie, trzymając się już tych porównań. W sensie, że... czy czegoś wam może brakuje, czy ten sport się dobrze rozwija w Polsce, jak ty to widzisz jako zawodnik już doświadczony? Znaczy, jak widzę jako doświadczony, no, u nas jest tak, że no, jak robisz wyniki, to tam chodzi mi medale Europy, świata, igrzysk, no to, no to jest dobrze. Mówię tak, ja teraz po igrzyskach, no nie mógłbym narzekać, nie? Że jakbym narzekał, to bym chyba głowę sobie mógł puknąć. Ale tak jak wcześniej, tam gdzieś medalu nie było i tam miałem te początki trenowania, tam jeszcze przed 16 rokiem, jak tam gdzieś zdobyłem medal na Mistrzostwach Europy. Tam robiłem medale na Polski, pojechałem, gdzieś tam się nie załapałem w ósemkę na Europy czy świata, czy w turniejach. No to, no to było trochę ciężko, no bo nie dostawałem żadnego stypendium tam, żadnych takich, żebym sobie mógł żyć spokojnie i trenować. Nie? To taki w jakimś pewnym wieku, gdzie tam sobie tego nie wywalczysz, to nie ma, no, no, nie ma jakichś tam stypendiów, nic, i później też no, no było mi ciężko, ale wytrwałem. Nie? Tam wiązałem, jak to się mówi, koniec z końcem. No i no, jakby tak wracając do tego na koniec powiedzieć, no w zapasach jest tak, że jak wyniki robisz, to jest dobrze. Ale jak już tam gdzieś, mówię, nie wyjdzie, nie masz jakiegoś medalu, wyjdziesz już z tych stypendiów później, no to, no to nie jest za ciekawie. Czyli jest jednak taka tendencja, że najpierw wynik, a później... Tak, no tak jest, no bo tak, to, no, najbardziej no, przeżyłem to teraz no, po igrzyskach, nie? Więc czy tam po medalu mistrzostw z Europy, no też znaczy no fajnie było, nie? Na Mistrzostwach Świata tegorocznych niestety cię nie zobaczymy z powodu kontuzji. Możesz przybliżyć temat, jak poważny jest to uraz? Czy jest w ogóle poważny? Znaczy był poważny, no teraz już to bliżej końca jest ta kontuzja, no bo tam miałem obojczykowo-barkowy naderwany w 50%. I no, myślałem, że to minie, że zagoi się tam, że przejdzie mi to, no ale im bliżej startu wchodziłem na matę, sprawdzałem ten bark, czy tam mogę sobie pozwolić na 100% walki, no i no, po pierwsze nie mogę jeszcze, a dwa, że jeszcze głowa blokuje jakby ruchy, no i musiałem podjąć taką decyzję, żeby odpuścić Mistrzostwa Świata, bo też nie chciałem kolegi jakby tam trzymać i powiedzieć dwa tygodnie przed, że nie zawalczę i jedź ty, nie? No. A powiedz mi, no, Mistrzostwa Świata są o tyle ważne, że z tego, co się orientowałem, tam na każdą kategorię wagową przypada 5 kwalifikacji olimpijskich. To jest dużo. Czy poza nimi masz jeszcze inne metody kwalifikacji do Paryża? Tak, tak. Są w nowym roku dwa turnieje. Jest to chyba jeden, pamiętam, to Azerbejdżan, a drugi chyba Rumunia. I tam się łapie pierwsza trójka na światowym, a europejski jest chyba w Rumunii i tam się łapie finaliści.
Mhm. Tylko, że znowu pierwsza trójka, bo u nas jest 2/3 i tych dwóch walczą o 1/3, bo tak, tak. To tak teraz na świata jest pierwsza piątka. Tych, co przegrają o walki, o brązowe medale ze sobą, jeszcze walczą o ten wyjazd. A kiedyś, a wcześniej tak nie było, nie? Mhm. Więc dochodzi jedna walka na jednym turnieju i na świata więcej, jak coś. Nie? Czyli to tak można porównać, że tak samo jak na igrzyskach w Tokio no. Jest dwóch brązowych medalistów. Tak, tak. To tak jakbyście wy jeszcze mieli stoczyć jedną walkę o brązowy medal, tak? Tak, tak, tak. O ten, no, że, no, no tak by wyglądało i tak to teraz będzie właśnie na świata. No czyli dla was więcej stresu, więcej wysiłku. No więcej, no bo tak miałeś 5 walk, nagle masz 6, nie? I mhm. wiesz, to jedna walka więcej, to... Tak, na początku rozmowy nawiązywałem bardzo dużo do twoich mediów społecznościowych, bo wydaje mi się, że wielu zawodników to zaniedbuje, nie tylko zapasów, ale ogólnie. No. Jak ty się w ogóle czujesz w internecie? Bo no, cały czas tam jesteś aktywny, możemy sprawdzać, co robisz, jak trenujesz, gdzie jesteś i tak dalej. Znaczy to jest tak, że jak jestem tam na wsi, trenuję, robię trening, tam dla mnie to nie problem, poproszę żonę, żeby tam mi nagrała, jak sobie tam trenuję, robię treningi. No i później siadam, to jest tak naprawdę chwila i gdzieś tam jakiś się zrobi filmik czy zdjęcia i wrzuci. Dla mnie to jakiś problem, no nie jest to dla mnie problem, bo to jest tam poświęcenie, dajmy na dzień, nie wiem, pół godziny i jest tak naprawdę po robocie, nie? Więc jakby żaden problem dla mnie, a jak to się odnajduje, no... Nie jest tak, że tego nie lubię. Lubię to tam robić, pokazywać tam, co robię. No też mam tych kibiców, ludzi, którzy tam gdzieś trzymają za mnie kciuki. No i mówię, tak jak byłem w Tokio, pomiędzy jednym dniem a drugim walk, siedziałem tam sobie, czytałem komentarze od wszystkich, że tam trzymają kciuki, że za mną są, że bardzo tam mi kibicują. No i też mi dawało to jakby takiej motywacji, więc teraz to dalej jakby ciągnę, żeby tak nie zaniedbywać kibiców właśnie. No i tam pokazuję to, co tam robię w moim życiu, no bo nie pokazuję jakichś tam rzeczy, nie wiem, jakby całego swojego życia, tylko życie sportowe, które jakby prowadzę, no i póki trenuję i jestem czynnym sportowcem, no będę to robił. No z życia prywatnego tylko możemy powiedzieć, że, niedawno była druga bawełniana, to się nazywa rocznica ślubu? Tak, 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 bawełniana. A u rodziców z kolei 45. Tak, o właśnie, u rodziców 45. No to no. Takie rzeczy tam jeszcze też gdzieś tam zawsze wrzucę, to tam z żoną czy z rodziną jesteśmy razem, to tam ten, ale no ale tak to zazwyczaj to jest... sportowo, nie? Gratulacje dla rodziców, dla was również, ale mam nadzieję, to że bardziej, bo rodzicom bardziej, tak. 45 a 2 lata, to chociaż no, to jest różnica, nie? Mówiłeś parę chwil temu, że mistrzem olimpijskim nie jest się wiecznie, medalistą olimpijskim nie jest się wiecznie i ogólnie sportowcem nie jest się wiecznie. No to powiedz mi, co po karierze już? Zdążyłeś też wspomnieć, że wojsko, tak? No po karierze to tak jak już no mówię, rozmawialiśmy, na pewno będę chciał wiązać dalej jakby swoje życie z wojskiem. No chciałbym zostać dalej w wojsku i no i służyć, nie? Służyć i co? No, a, później... a w tym pięknym przybytku w szkoleniu młodzieży cię nie zobaczymy? No tutaj właśnie też już trenerzy ze mną gdzieś tam rozmawiają, żartują. I myślę, że jeśli przyjdzie mi skończyć karierę, to też tam gdzieś może mi się odmieni, będę chciał, no nie wiem, jeździć na przykład na obozy kadry gdzieś tam jako taki dodatkowy trener, który na przykład wchodzi na matę i jeszcze z nimi walczy i ich uczy, nie? No bo teraz nawet gdzieś tam słyszałem, że jest taka akcja i moi starsi koledzy sobie jeżdżą na obozy. No i są takimi trenerami, którzy wchodzą na matę, nie? No to ja bym mógł, chciałbym współpracować, ale ze starszą młodzieżą, nie? Ze starszą, na przykład starszą. No chodzi mi kadry seniorskie, nie? Damian Janikowski, który również był medalistą olimpijskim w zapasach z Londynu, nie podpowiada, że Tadek, gdzieś tam w KSW może o ciebie pytają. A czy tam gdzieś się spotykaliśmy, Tadek był właśnie na Pytlasińskim przyjechał? Tam o tym nie mówię, że tam gdzieś się pytają, tylko ogólnie czasami gdzieś tam coś mi powie o zapasach, że tam mogą zrobić tak, tu tak, że tam gdzieś tam jakieś tam ma swoje takie uwagi, gdzie mogłem coś lepiej zrobić, nie? A tak o tym, o KSW, tak to tam nie było takiej zmianki gdzieś tam, nie? Czyli ani sam... Damian, ani Kawulski, z którym też tam widziałem, że masz wspólne fotki. No tam no, była po prostu, no, porozmawialiśmy, znaczy tak, przynajmniej tak rozmowa, to bardziej było, bo tam nie było tak czasu, to przywitanie się tam i takie wymiana dwóch, trzech słów, zdań, no i jakoś
rozmowy nie było głębszej tam o propozycjach walki czy coś. A rozważałbyś, czy jednak to nie jest twoja droga? Czy to jest moja? Właśnie ciężko mi odpowiedzieć, bo to jest gdzieś tam z tyłu głowy by się chciało, ale blokuje to, że dzisiaj już te MMA, kiedyś to jeszcze było fajnie, bo to były początki i było tych zawodników dużo, gdzie można było wygrać spokojnie, a dzisiaj te MMA się rozwinęło, jest dużo tych nawet średniej klasy zawodników, z którymi ja bym dzisiaj wyszedł, no i nie wiem, i z nimi bym nie wygrał, bo ja trenowałem tylko zapasy, nie? A oni lata treningu już są w tym, w tym MMA, więc dzisiaj wejść w takie MMA, no to naprawdę trzeba się przygotować i pierwsze co bym zrobił, to na pewno bym musiał sam potrenować to z pół roku, zobaczyć w ogóle, czy się w tym odnajduje, czy jest sens wchodzić to. Bo nie chciałbym pójść, dostać 2-3 razy łomot i żeby wspominali o mnie nie jako o medaliście olimpijskim, tylko o zawodniku, który wszedł i dostał łomot. Który został oklepany jak typu Najman.